Otwieram 29. sesję Rady Miejskiej w Chodczu. Witam przybyłych radnych, pana burmistrza, panią mecenas, pracowników urzędu, sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Porządek obrad, odczytam w tym momencie, będzie zmieniony o jeden punkt, będzie doszła nam projekt jednej uchwały. To radni już to wiedzą. Pozwolę sobie usiąść i odczytam porządek obrad. Pierwsze otwarcie, drugie sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, 3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach, 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz, 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Chodecz, 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, 8. Doszło podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele świętego Jakuba w Chodczu, 9 interpelacji i zapytania radnych, 10 sprawy bieżące i wolne wnioski, 11 będzie zakończenie sesji. Na sali jest 11 radnych, w związku z tym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Przyjmiemy teraz porządek obrad. Kto z radnych jest za odczytanym przeze mnie programem? Za jest 11 radnych. Dlaczego ja nie widzę tam? No, stwierdzam, że Rada Miejska będzie pracowała przy tym właśnie porządku obrad. Jeszcze przyjmiemy protokół z poprzedniej sesji. Proszę, kto jest z radnych za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Za jest 11 radnych, a więc Rada Miejska przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Teraz poproszę pana burmistrza o sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w okresie międzysesyjnym takie podstawowe informacje wymiany, które się sprawdzą, się toczą, dzieją. Rozpoczęły się przebudowy dróg gminnych, które były zaplanowane na ten rok. Mam na myśli tutaj przebudowę drogi gminnej w Witoldowie i Wignalinie. Nadmienię tylko, że przebudowa drogi gminnej przy Sosence, która też była zaplanowana, jest przesunięta na po sezonie, tak? Czyli będziemy ją przebudowywać, myślę, początek września, tak żeby nie zakłócać tam ruchu i dostępu do działek letniskowych. Z pozostałych kwestii związanych z drogami gminnymi zostały ogłoszone 3 przetargi na przebudowę dróg gminnych i największy z ostatnich, myślę, nawet pewnie lat poza drogą w Grabinie, to będzie przebudowa drogi gminnej z Chodcza przez Lubienie z Doniwek i w kierunku Woli Adamowej, łącznie 6 km. To taki dość duży ciężar finansowy dla naszej gminy, bo 6 km. I 2 krótsze drogi, Sławęckie Góry i Mielno. Przetargi są ogłoszone, rozstrzygnięcie, otwarcie 2 lipca jest planowane. Ze spraw bieżących, które się działy, dzieją, to tak, sezon nad Jeziorem Chodeckim, bo ktoś mnie pytał dzisiaj chyba nawet z radnych, kiedy rozpoczniemy sezon nad Jeziorem Chodeckim, sezon kąpielowo-plażowy. 21 czerwca został rozpoczęty, ochrona ratowników oczywiście jest też od 21 czerwca, ochrona będzie trwać do 31 sierpnia. W sobotę odbyła się kupała 2021. Nie tak jak Mistrzostwa Europy, że 2020, nie, już tam zapomnieliśmy o tym 20 roku. Po 22 miesiącach, czyli mieliśmy taki trochę niedosyt i wydawało się przynajmniej mnie, że tych osób zainteresowanych uczestnictwem w kupale, no była, ilość była znaczna, o, tak to nazwijmy. Nie wiemy ile, bo nie było to policzone i nigdy nie jest, ale była na pewno znaczna. Drodzy państwo, z takich bieżących spraw i utrudnień, pewnie utrudnień, dla jednych utrudnień, dla innych nie, no zawsze w jakichś inwestycjach pesymiści widzą utrudnienia, a optymiści widzą lub myślą o tym, co będzie z tego powodu, z tych inwestycji w przyszłości. Więc na terenie naszej gminy teraz nasilenie jest w mieście,
jest rozkładany światłowód, ale w związku z tym mamy różne awarie, na przykład wczoraj mieliśmy awarię wody i przez kilkanaście godzin, mieliśmy problemy, znaczy nie było wody w mieście Chodecz, ponieważ pracownicy, firma, która światłowód rozciąga, kładzie, przebiła wodociąg. Także takiej sytuacji, tylko od razu uprzedzam, nie zawsze z winy zakładu komunalnego, że są spadki ciśnienia, może w najbliższym czasie być więcej, ale też spadki, jeżeli chodzi o dostęp wody, ciśnienie, no też mogą wystąpić z uwagi na trwającą przebudowę wodociągu, głównie stacji uzdatniania wody, ponieważ dzisiaj jest stawiany kolejny zbiornik, tak? Także będziemy mieć dwa zbiorniki, co w przyszłości pozwoli nam na lepsze zaopatrzenie naszych mieszkańców w wodę, to znaczy utrzymanie ciśnienia regularnego w tej porze największego rozbioru w okresie letnim. Drodzy Państwo, no, kolejna sprawa, która wszystkich zadowoliła, dopóki się nie zakończyła, to znaczy chodnik przy drodze wojewódzkiej do powiatowego centrum kształcenia już teraz w Chodczu. No wszyscy się cieszyliśmy, jak chodnik miał powstawać, chodnik powstał, a teraz się okazało, że kilka znaków jest postawionych w mieście Nowych, które ograniczają wjazd w dwie ulice, bo są te ulice stały się drogami jednokierunkowymi. Jest to, drodzy Państwo, nie pomysł gminy, to był wymóg komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy ze względu bezpieczeństwa i tak została organizacja ruchu zmieniona, żeby swobodnie i bezpiecznie można było korzystać z tego ciągu pieszo-rowerowego. Także wszystkich oponentów chodnika uprzedzam albo informuję, że to nie był pomysł gminy i to my żeśmy nie montowali tych znaków, natomiast słuszność i celowość postawienia tych znaków no, wynika z nowej organizacji ruchu, która została stworzona przy okazji budowy tego chodnika. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, wtedy przejdziemy w takim razie do sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Może zacznę od Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, poproszę międzysesyjnym. Komisja nie spotkała się. Rozumiem. No to Komisja Budżetowa teraz. Na tym posiedzeniu omawialiśmy zmiany do budżetu, które nam przedstawi pani skarbnik i rozpatrywaliśmy kilka pism, które zostały tam odpowiedzi już wysłane i chyba to było tyle. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Obywatelska. Szanowni Państwo, Komisja Obywatelska w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym analizowano przede wszystkim materiały na dzisiejszą korespondencję, projekty uchwał, ale także pisma, które wpłynęły do komisji, zostały przeanalizowane. Wkrótce komisja rozpocznie pracę nad statutami sołeckimi. Informacje o bieżących sprawach na posiedzeniu przedstawił pan burmistrz. Powiedział właśnie między innymi o plaży, o planie dotyczącym budowy na naszym placu Kościuszki fontanny. Także na bieżąco przedstawił sprawy, które dotyczą i interesują wszystkich mieszkańców. I przedstawił również projekt uchwały dotyczący ustanowienia pomnika przyrody. Będzie to dom Florian. Na ten temat w trakcie sesji przedstawi informację pracownik urzędu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Rolnej, poproszę. Komisja Rolna w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. Na spotkaniu tym zapoznaliśmy się z pismem właścicielki działki nr 212 Obręb Mstowo, która zgłasza problem z brakiem dojazdu do tej działki. Wniosek z tej komisji będzie taki do pana burmistrza, żeby ustalić w urzędzie, czy wskazany odcinek jest rzeczywiście drogą gminną i dalsze decyzje będą podjęte na następnym spotkaniu. W sprawach bieżących, tak jak powiedział pan burmistrz, wysłuchaliśmy informacji dotyczącej właśnie zmiany organizacji ruchu przy ulicy Lipowej i Bukowej
o przetargach na przebudowę tych trzech dróg gminnych i poruszaliśmy również temat wykaszania, wtórnego wykaszania poboczy przy drogach gminnych, ewentualnie przycinki, zakrzaczenia w takich punktach newralgicznych. Myślimy tutaj o łukach dróg i skrzyżowaniach pozostałymi drogami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to teraz poproszę przewodniczącego komisji skarg i wniosków. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo, komisja skarg, wniosków i petycji w okresie międzysesyjnym nie miała posiedzeń. Dziękuję. Dziękuję i poproszę pana przewodniczącego komisji oświatowej. Wysoka Rado, szanowni zebrani, w okresie międzysesyjnym komisja nie odbywała żadnego posiedzenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na 2021 rok. I tutaj poproszę panią skarbnik o wprowadzenie w ten temat. Szanowni państwo, w toku realizacji budżetu na 2021 rok dokonuje się następujących zmian. Otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w remizie OSP w Sobiczewach, w remizie OSP w Przysypce oraz na termomodernizację remizy OSP w Krąszewicach i OSP w Zalesiu o łącznej kwocie 60 tysięcy. Do każdej z tej inwestycji dokładamy po 10 tysięcy środków własnych. Pismem od wojewody kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy przyznano dotację na podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych w kwocie 39 077 zł 96 groszy. Na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 roku zwiększono plan dochodów w rozdziale ochrona zdrowia o kwotę 10 tysięcy. Jest to kwota przeznaczona na realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, w szczególności mieszkańców wieku 60+, poddających się szczepieniom przeciwko COVID-19. W związku z tym zmieniono załącznik planów i dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te przeznaczone będą na zakup materiałów i usług. Obecnie plan tych środków przeciwko COVID-19 wynosi 44 500 zł. Pismem od wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 7 czerwca w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmniejszono środki na stypendia i zasiłki o kwotę 329 zł. Różnica wynika z przyznanej przez wojewodę dotacji, a złożonym przez burmistrza Chodcza wnioskiem na zapotrzebowania na środki stypendialne. Pismem od wojewody zwiększono także dotację w rozdziale rodzina o kwotę 2803 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Na podstawie porozumienia z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu tworzy się punkt na terenie gminy konsultacyjno-informujący czyste powietrze. Środki na ten rok, to jest kwota 9 tysięcy złotych, przeznaczone będą na zakup materiałów i usług energii. No i zobaczymy jeszcze, jak, co z tego punktu. Wprowadzono też zmiany inwestycyjne, czyli zwiększono zadania inwestycyjne modernizacja dróg gminnych numer 19-13-13C i 19-13-14C gmina Chodecz, czyli Lubieniec, o kwotę 4 520 000 zł. Środki te pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących i dotacji. Zwiększono zadanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno. Działka numer 68, obręb Mielno o kwotę 230 000.
Środki pochodzą ze zmniejszenia zadań: przebudowa drogi gminnej Ignalin, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo i modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Kaliska 1 w Chodczu. Zwiększono także środki na zadanie pod tytułem rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim o kwotę 50 tysięcy złotych. Środki te pochodzą ze zmniejszenia zadania modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Kaliskiej 1 w Chodczu. Tak jak wstępnie mówiłam, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, czyli wymiana źródeł ciepła w OSP, przysypka Sobiczewy i termomodernizacja OSP Krąszewice i termomodernizacja OSP w Zalesiu oraz wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie 310 tysięcy. Środki te pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących. Wprowadzono także dotację dla celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. Jest to kwota 30 tysięcy złotych dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Dominika w Chodczu z przeznaczeniem na ochronę zabytków, czyli remont wnętrza kaplicy w kościele świętego Jakuba. Pozostałe zmiany po stronie dochodów i wydatków spowodowane są bieżącą działalnością gminy. W związku z tym dochody zwiększono o kwotę 3 368 522 zł 13 groszy do kwoty 39 355 532 zł 95 groszy. Zwiększono także wydatki budżetowe o kwotę 2 988 551 zł 96 groszy do kwoty 37 184 790 zł i 15 groszy. W uchwale wprowadza się nadwyżkę budżetową w wysokości 2 170 742 zł 80 groszy, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, pożyczek i obligacji. W uchwale także zwiększono plan rozchodów do wysokości 2 550 712 zł 97 groszy. Przychody zostają w tej samej wysokości, czyli 379 970 zł i 17 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zmiany te analizowała Komisja Budżetowa. Poproszę o przypomnienie. No, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Odczytam w takim razie projekt uchwały. Uchwała nr 29/196/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się co następuje. W uchwale nr 23/161/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na 2021 rok zmienioną uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami burmistrza wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały dochody budżetu kwotę 35 987 010 zł 82 grosze zastępuje się kwotą 39 355 532 zł i 95 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego punkt pierwszy dochody bieżące w kwocie 29 696 112 zł i 95 groszy
Drugie, dochody majątkowe w kwocie 9 659 420 zł. I punkt trzeci, zadania zlecone kwotę 7 241 938 zł. 83 grosze zgodnie z załącznikiem numer 3. Punkt drugi. W paragrafie drugim uchwały wydatki budżetu kwotę 34 196 238 zł. 19 groszy zastępuje się kwotą 37 184 790 zł. 15 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego punkt pierwszy. Wydatki bieżące w kwocie 25 367 000 938 zł. 15 groszy. Punkt drugi. Wydatki majątkowe w kwocie 11 816 852 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5. I punkt trzeci. Zadania zlecone kwotę 7 241 938 zł. 83 grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt trzeci. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się z kwoty 34 500 zł do kwoty 44 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. Paragraf drugi. W paragrafie szóstym uchwały ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 2 170 742 zł 80 groszy, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach, a kredytów w kwocie 484 410 zł, b pożyczek w kwocie 158 332 złote 80 groszy i c wykupów papierów wartościowych w kwocie 1 528 000. Paragraf trzeci. W paragrafie siódmym uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 379 970 zł 17 groszy oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 550 712 zł 97 groszy zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf czwarty. W paragrafie dziewiątym uchwały dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 280 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza i paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jeśli nie ma pytań i wątpliwości, to proszę przechodzimy do, nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały nr 196? Za jest 11 radnych, przeciw nie ma i wstrzymujących się nie ma. W związku z tym stwierdzam, że uchwała nr 196 została przez radnych podjęta. Teraz w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Chodecz na lata 2021-2033 i znowu tutaj poproszę panią skarbnik o przedłożenie informacji na ten temat. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na rok 2021 dotyczących dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku numer 1 i 2. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty 39 355 532 zł i 96 groszy i wydatków do kwoty 37 184 790 złotych 15 groszy, jak i również realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 11 816 852 zł. Planowane przychody to kwota 379 970 zł i 17 groszy. Planowane rozchody to kwota 2 550 712 złotych 97 zł. Nadwyżka budżetu na 2020 rok stanowi kwotę 2 170 742 zł i 80 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Potrzebne jest przypomnienie opinii Komisji Budżetowej. Opinia Komisji jest pozytywna.
Czy są jakieś wątpliwości? Kto zgłasza się? Nie widzę. W takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała numer 29/197 na 21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Chodecz na lata 2021-2033. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 23/162/20 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Chodecz w latach 2021-2033 zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 maja 2021 roku wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Kto jest za? Kto z radnych jest za? Za jest 11 radnych, a więc jednogłośnie ta uchwała została przez radnych podjęta. Teraz podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. I tutaj znowu pani skarbnik nas przybliży nam tę informację. Zgodnie z artykułem 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dołącza się deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierający rozwój mieszkalnictwa, rady gminy zostały zobowiązane do podjęcia w terminie do 1 lipca 2021 roku uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Wobec powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Dziękuję. Jaką opinię wydała Komisja Budżetowa? Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Ktoś zgłasza dyskusję? Nie. To odczytuję szybciutko projekt uchwały. Uchwała nr 29/198/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru do deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach mieszkaniowych oraz ustawy z 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa Rada Miejska w Chodczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza i paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. No to poproszę o głosowanie. Czy radni przyjmą tą uchwałę? Za jest 11 radnych, a więc jednogłośnie radni przyjęli ten projekt uchwały. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Poproszę panią Anetę Szarecką o przedłożenie informacji w sprawie
tej sprawie? Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 2 ustawy o ochronie przyrody, wspomniana ochrona polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody. W myśl artykułu 40 pomnikami przyrody są pojedyncze twory lub ich skupiska przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w myśl artykułu 44 tejże ustawy. Z wnioskiem o objęcie drzewa ochroną pomnikową wystąpiła do naszego urzędu osoba prywatna. Ochrona prawna pozwoli na zachowanie przedmiotowego drzewa dla przyszłych pokoleń, zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców oraz przyczyni się do kształtowania wizerunku gminy jako aktywnie prowadzącej działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kultowego. Jednocześnie wprowadzone przez uchwałę zakazy pozwolą na zabezpieczenie drzewa przed zniszczeniem jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Projekt uchwały zgodnie z wymogiem artykułu 44 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Tę sprawę badała Komisja Obywatelska. Poprosimy o opinię. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, takie drzewa należy chronić, żeby przetrwały dla kolejnych pokoleń, dlatego oczywistym jest, że Komisja Obywatelska pozytywnie oceniła projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, odczytam w takim razie projekt uchwały. Uchwała nr 29/199/21 Rady Miejskiej w Chorczu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 1 oraz artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz o ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Rada Miejska w Chorczu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami ustanowią się pomnikiem przyrody. Punkt pierwszy. Dąb przypułkowy Florian o obwodzie pnia 385 cm, wysokości 20 metrów, lokalizacja współrzędne i tu są podane, nie wiem czy czytać, może pominę, rosnący w miejscowości Florkowizna na działce numer 64/4 obręb chodeczek. Paragraf drugi. W stosunku do pomnika przyrody, o których mowa w paragrafie pierwszym, wprowadza się następujące zakazy. Pierwsze, niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. Dwa, wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Punkt trzeci. Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby. Punkt czwarty. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. Punkt piąty. Wylewanie gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych. Sześć. Zmiany sposobu użytkowania ziemi i 7 umieszczenia tablic reklamowych. Paragraf trzeci. Karta ewidencyjna pomnika przyrody stanowi załącznik numer 1 niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Mapka sytuacyjna stanowi załącznik numer 2 przedmiotowej uchwały. Paragraf piąty. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje burmistrz Chorcza. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chorcza. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jesteśmy gotowi do głosowania, to poproszę.
za jest 11 radnych, a więc jednogłośnie uchwała przez radnych została podjęta. Teraz w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. I tutaj pani skarbnik może też informacje na ten temat przybliży. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w artykule 81 stwarza organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego możliwość udzielania dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Rada Miejska w Chodrzu na podstawie wskazanego artykułu przyjęła uchwałę numer 47/232/14/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta i gminy Chodecz, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Dominika w Chodczu złożyła wniosek o dotację. Spełnia on wszelkie wymogi formalne określone w uchwale. Decyzja o udzieleniu dotacji leży w kompetencjach Rady Miejskiej w Chodczu. W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Budżetu badała tę sprawę. Prosimy o opinię. Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 29/200/2021 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele pod wezwaniem świętego Jakuba dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Dominika w Chodczu. Na podstawie artykułu 81 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta i gminy Chodecz, nie stanowiących jej wyłącznej własności, Rada Miejska w Chodczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się w roku budżetowym 2021 dotacji w wysokości 30 tysięcy dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Dominika w Chodczu z przeznaczeniem na remont wnętrza kaplicy kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba wpisanego do rejestru zabytków. Paragraf drugi. Zasady wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji określać będzie umowa zawarta pomiędzy miastem i gminą Chodecz reprezentowaną przez burmistrza Chodcza a parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem świętego Dominika w Chodczu reprezentowaną przez proboszcza parafii. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń. Ostatni projekt. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Za jest 11 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 200/21 została podjęta. Teraz interpelacje i zapytania radnych. Czy są? Jedna z radnych musi opuścić sesję. Na sali jest 10 radnych. Zgłosił się tutaj pan przewodniczący Komisji Oświatowej, pan Jerzy Stępczyński. Proszę bardzo. Szanowni zebrani, ja chciałem odnieść się do tego, co już o czym mówił pan burmistrz. Konkretnie chodzi o problem wody, a ściślej hydranty przeciwpożarowe. W internecie mieliśmy możliwość wyczytania, że jakiś był problem przy gaszeniu pożaru w miejscowości Bogołomia, Mstowo chyba.
i nieczynność, no brak dostępu do wody z powodu nieczynnych hydrantów pożarowych. I czy nie byłoby za zasadne, ja wiem, że spółka komunalna posiada swoją radę nadzorczą, która kontroluje jej działalność na bieżąco, natomiast czy nie byłoby zasadne jednak wystąpić z wnioskiem do pana prezesa, aby stopniowo, bo sieć wodociągowa to jest wiele kilometrów w naszej gminie, ale żeby stopniowo dokonał przeglądu tych hydrantów i ewentualnego udrożenia ze względu właśnie na bezpieczeństwo, zdrowie, życie mieszkańców, zwierząt. No, bo jak nic się nie dzieje, to nic się nie dzieje. Jak coś się wydarzy, to może być grubo, tak powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy może jeszcze jakieś interpelacje? Nie. W sprawie, może pan burmistrz powie w sprawie tutaj interpelacji pana Stępczyńskiego? Nie? No to poproszę. Mikrofon. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przeglądy hydrantów koniecznych do gaszenia pożarów, dokonuje ich Państwowa Straż Pożarna w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Ochotniczą Strażą Pożarną w Chodczu w systemach okresowych, które są znane i wyznaczane przez Państwową Straż Pożarną we Włocławku. Dziękuję. No to także w takim razie może Komisja Obywatelska weźmie to pod uwagę. Czy są jeszcze jakieś interpelacje? Sprawy bieżące i wolne wnioski. Może ktoś z przybyłych tutaj gości? Nie? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na ostatnim walnym zebraniu członków Rad Komisji Kultury Kodeckiej, jeden z członków naszego stowarzyszenia wyszedł z ciekawą moim zdaniem inicjatywą, aby korzystając z odrestaurowanego wiatraka, udostępnić naszemu miastu swoją bogatą i zabytkową kolekcję maszyn rolniczych. Lokalizację tego zbioru właśnie widziałbym w pobliżu tegoż wiatraka. Wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawa inicjatywa pana Stanisława Krajewskiego, to on jest autorem tej inicjatywy, że warto by państwa, władze naszego miasta tym pomysłem zainteresować. Przy okazji, jeśli już jestem przy głosie, to jest padła jeszcze druga inicjatywa, aby istniejący na Ogrodowej klub nazwać imieniem znanej lokalnej działaczki i animatorki kultury imieniem pani Teresy Krzyżewskiej. To tyle z propozycji, właśnie propozycji naszego miasta. Dziękuję bardzo. No dziękuję bardzo. No w takim razie w najbliższym czasie tutaj się komisja odpowiednia zajmie tymi wnioskami. Słucham? Przepraszam. No. Tak, bo pani przewodnicząca właśnie, szanowni państwo, chciałem w odpowiedzi na interpelację pana prezesa Lewandowskiego odpowiedzieć, że żeśmy się już wstępnie zajmowali tą sprawą. I jeśli chodzi o najbliższe spotkanie komisji, jest planowane zaproszenie pana Stanisława do nas. Przy czym rozważaliśmy dwa warianty. Jeden, tu jest dość mało miejsca, jeśli chodzi o wiatrak. Również zainteresowanie tym projektem Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tutaj Chodecz Lubieniec, Chodcz Lubieńcu, pani dyrektor. Gdyż pan Stanisław ma sporo tych maszyn i siłą rzeczy chyba wszystko by się tu nie zmieściło. Natomiast też taki pomysł ze strony radnych wyszedł, aby pana Stanisława zaproponować panu Kanieckiemu, aby jeśli oczywiście będzie miał na to ochotę, żeby oprowadzał ewentualnie po tym miejscu, gdzie będą zgromadzone maszyny, w jakichś określonych terminach, no bo wiadomo, pan Stanisław chyba się buduje, czy to w piątek, czy sobota, jeżeli będzie mu odpowiadało, w Czasowiczu zainteresowane osoby, bo no kto niż on lepiej zna historię tych maszyn, wykorzystanie i tak dalej, i tak dalej. Także od razu panu prezesowi odpowiadam, na najbliższym posiedzeniu komisji pan Stanisław będzie poproszony, no i ewentualnie może
jakieś, bo on deklarował, że chętnie przyjdzie, że za nie duże pieniądze ewentualnie te maszyny przekaże, za symboliczną złotówkę, jak on to mówił, ale no nie wiem, ile ta złotówka w rzeczywistości będzie wynosiła. No i być może dojdziemy do porozumienia. No i jeszcze może pan burmistrz zabierze głos na ten temat. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, nawiązując tutaj do tematu, wczoraj odbyłem rozmowę z panem Stanisławem Kaniewskim, który był w urzędzie, także jeżeli chodzi o kwestię przekazania tych maszyn rolniczych zabytkowych, to ona z deklaracji pana Stanisława Kaniewskiego z dnia wczorajszego będzie nieodpłatna. Tak, ale o ile sobie przypominam, to miejsca koło tego wiatraka jest bardzo niewiele. Zmieszczą się może na moje oko dwie maszyny, także no, trzeba by było tą sprawę przemyśleć, jak jakiegoś konserwatora, który się będzie później tym zajmował. To w każdym razie, tak jak powiedziałam, będzie dalszy ciąg tej sprawy tutaj omawiany na komisji i będzie poproszony właściciel tych maszyn. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski, interpelacje? O, tu pan sołtys zgłosił obecność na wsi Przysypka Barszczu Sosnowskiego. Będzie to zgłoszone do sztabu, a już jest nawet zgłoszone, do sztabu kryzysowego, który się tym zajmie. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam 29. sesję Rady Miejskiej w Chodczu. Dziękuję.